Cześć. Dzisiaj takie coś będzie spawane. Kratkę muszę uspawać. Znaczy dwie takie, ale dzisiaj to jedno muszę zrobić. Do rury takiej 400 plastikowej. To mam taki obrzynek tam do przymiarki. Okrąg sobie wygiąłem. Mniej więcej cyknę. Zobaczę, wstawię w środek, czy to będzie tą średnicą mi pasować. Później obetnę, co tam za dużo i gdzieś co, ja wiem, 3 cm będzie trzeba taką zrobić. 3, 4, zobaczę jeszcze. Drut sobie, szpulkę wsadziłem tutaj już do nierdzewki. Argon jest. To będziemy spawać. Kurczę, na staty wezmę kamerę. Statyw cały uświniony od tego piaskowania ostatnio, że nawet nie widziałem, wszystko na kamerę szło. No, dobra. Na razie tak niech to będzie. A tu mam odkręcone. Drutu nie wiem, ile tutaj dać. Jeszcze. Aha, przybiłem. Ja mam tu pewnie pełno piachu w rękawicach jeszcze od piaskowania na pewno. Ale pójdę to jeszcze do podchowalni tam zmierzyć. To może być rura z inną ścianką, grubość ścianki. Spawam na gotowo. Okaże się pani, że wystarczyło. Teraz się coś tu naprężyło. O, ale teoretycznie powinno pasować. Dobra, to kamerę wezmę na głowę i idziemy do podchowalni. No, młotek
Młotek i tą obręcz mam tutaj. Tam się muszę wgramolić, ściągnąć pokrywę. Aha, to młotek i tak mi kurde będzie potrzebny. Dobra, to sobie gdzieś to tu już wezmę bliżej. Teraz to wszystko stoi puste, ale zaraz będzie trzeba to szykować dla ryb tutaj. Kurde, chyba ten dekiel wypiaskuje i pomaluje, bo patrzę on. O, widzicie jak wysoko do ziemi. Kurde. Nie wiem, czy tu może niżej trochę kamerę. Co ta taśma się tutaj trze? Kurde. Ta się udarła, ale nie tak jak powinna. Dobra. Ale tutaj syfu będzie. Ho, ho, ho. Dobra, jakoś to. O. I tak muszę zejść tą pokrywę na bok, bo to się kurde nie da inaczej. Dobra, niech tutaj leży, bo to będzie trzeba wypiaskować i pomalować. Taka korozja jest, że aż grubo. No ale jak woda jest tak tlenem nasycona, to nie dziwne, że to koroduje. Dobra, wyschnie to, do kabiny wrzucę, wypiaskuję. Idziemy jeszcze raz tu do góry. Kurde, ręcznik mogłem sobie wziąć, żeby to trochę powycierać. Ale zobaczymy, co to tutaj. Dobra, wejdzie. To będzie tutaj po wyciągania. W środku są takie, nie będzie widać, rurki perforowane, coś takiego. Woda leci tutaj tędy, w ten komin od góry. Na tych rurkach się rozbryskuje. Od dołu jest podawany czysty tlen, że praktycznie woda w tym kominie przepływa w atmosferze tlenu, no i jest natleniana. Najprościej, no i chyba tak najbardziej, ale to się uświniło, a ręce jakie. Najbardziej chyba efektywnie, czy efektownie to tu idzie. Dobra, to na razie wyłączę, bo muszę się umyć trochę ręce i to będzie można tak spawać, tylko to tutaj jest na zakładkę, to rozetnę i cyknę tak, żeby to było w jednej tutaj płaszczyźnie. Na razie. Dobra, jakoś by to trzeba tu obciąć. Trochę ciut zrobimy mniejsze średnice. Dobra, i to by musiał wyłamać jakoś tu.
dam radę. Ale drut się tutaj wywinął ze szpuli. Sobie mogę. Kurde, to tak tutaj mocno zespawałem. Nie chce mi się szlifować tego, chociaż może trochę. Dobra. Teraz świecę. Na szlifierce ten spaw zaszlifuje i... Szmaty kawałek, kurczę, jakieś. O, i teraz to by trzeba tak cyknąć tu do czoła. To gorące jeszcze jest. Zapomniałem, że to szlifowałem przed chwilą. Sobie palucha oparzyłem. Dobra, później tam najwyżej odprostuję, jak to będzie się coś tego.
skręcać. Przyrządy pomiarowe i żeby to równo było. No dobra. I teraz tak, albo 32, bo takie nakrętki mam, albo 36. Trochę może być dużo. Nie, zrobimy na te 32 chyba. Chyba tak. Dobra. Thank you.
Dobra, ja tu na timelapse'a przestawię, niech zdjęcia trzaska, bo za długo to idzie. No i takie coś miało być i takie coś jest. Już jest zimne. Trochę szczotką drucianą tutaj te spawy przeszlifowałem. A tam jak na pierwszy raz. Znaczy pierwszym raz migomatem, bo elektrodą nierdzewkę czy tigiem to już sobie spawałem. Leży, nie buja się. Że to jeszcze jedną taką muszę zrobić i będzie dobrze. Później może nagram, ale to tam nie dzisiaj, bo dzisiaj samemu tego nie będę wyciągać. O. Nagram może tą starą, jak wyciągnę tam u ryb z tego komina, bo to już tam ruina jest. No i tamta nie była z nierdzewki, tylko ze zwykłej czarnej stali, że to strach, żeby mi tam ten wsad nie przeleciał na dół. Dobra, na razie.